Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomek, Old School Reviews. Nie są to kino recenzje. Teraz będzie, można powiedzieć, dyskusja na temat najnowszego Wiedźmina, który wyszedł pod skrzydeł Netflixa. Prawdopodobnie jestem ostatnią osobą na YouTubie, która się na ten temat, słuchajcie, wypowie. Aczkolwiek mam to gdzieś, gdyż chcę to zrobić, bo czuję się w obowiązku powiedzieć coś, czego jeszcze nikt nie powiedział. Na co tak naprawdę nikt uwagi nie zwrócił, bo większość osób chodzi i psioczy na serial. A moim zdaniem serial był całkiem niezły, nie był jakiś idealny, bo moim zdaniem gdyby nasz serial z Michałem Żebrowskim miał wtedy w 2001 roku takie dobre CGI, tyle, słuchajcie, kasy na zrobienie tego serialu jak ma Netflix, to byłoby to po prostu nie do przebicia. Natomiast właśnie Netflix się w zasadzie poszczęściło i nieźle jest, słuchajcie. Przede wszystkim chciałbym zdementować pogłoskę. Przepraszam, trochę chory jestem. Przede wszystkim, słuchajcie, chciałbym zdementować pogłoskę, jaką gdzieś tam wyczytałem. Ludzie, słuchajcie, nawet mówili, nawet moi znajomi, że jak ktoś nie grał w grę ani nie czytał książek, to koniec w ogóle jest. Mindfuck i tyle. Tak nie jest. Moi drodzy, jak i w części 2001 roku, w odsłonie 2001 roku, słuchajcie, z Michałem Żebrowskim, tak i w tej z Henry Cavillem, bo on właśnie tam główną postać, cała ta historia, moi drodzy, wychodzi spod dwóch książek, czyli Miecz Przeznaczenia, to jest, słuchajcie, opowiadanie Wiedźmińskich, to jest Miecz Przeznaczenia i Ostatnie Życzenie, moi drodzy. Tak, to są, słuchajcie, te dwie książki, ogólnie na których bazują dwa seriale. I teraz tak, ja skończyłem grę Wiedźmin 3 Dziki Gon, to jest akurat dodatek Serca z Kamienia. Z wszystkiego po prostu chciałem się wyciągać, słuchajcie. I patent polega na tym. Moim zdaniem, to jest to, czego nikt nie powiedział, czego nikt nie zauważył w ogóle i to jest dla mnie bardzo dziwne. Ja jeszcze raz mówię, że nie jestem jakimś tam ekspertem, jeśli chodzi o uniwersum. Gram w gry i oglądam seriale i dlatego to mi daje jakiś, nie wiem, w miarę realny pogląd na to wszystko, jak to wygląda. Moi drodzy, to jest ta rzecz, o której w ogóle nikt nie wspomniał, a powinni gdzie wspomnieć, bo to dziwne jest. Ten serial i ten serial bazuje z tych dwóch książek i one się nawzajem uzupełniają. Wiecie co, ja zrobiłem sobie taki duży maraton, bo najpierw obejrzałem tego najnowszego Wiedźmina z Henry Cavillem, i później obejrzałem z Michałem Żebrowskim i zauważyłem, że w jednej części z Michałem Żebrowskim jest coś pokazane, a w drugiej części to jest, słuchajcie, uzupełnione, bo jest bardziej to rozbudowane i na odwrót. Krótki, słuchajcie, przykład. Sam początek Wiedźmina tego najnowszego jest, słuchajcie, główny motyw z Cintrą, z klubą Kalantę i z tym Sentem, słuchajcie, najazdem na Cintrę. I to jest pokazane, co się tam działo. I to jest bardzo fajne, naprawdę. A w wersji Michała Żebrowskiego no nie było tego pokazane. Po prostu o tym było wspomniane, że była, słuchajcie, tam jakaś rozpierducha popelina, że królowa Kalanty nie żyje. Tutaj wszystko jest to fajnie pokazane i to jest świetne. Tak samo jak były bardziej pokazane, nie wiem, stosunki z Jaskrem i na przykład z Geraltem. Tutaj jest to mniej pokazane, aczkolwiek też jest. Moi drodzy, serial Wiedźmin tutaj najnowszy z 2001 roku, przepraszam, z 2001 roku, z tego roku, z 2019, z Henry Cavillem jest dobrym serialem. Uważam, że Henry Cavill wcisnął się w rolę jak rękawiczka w dłoń. On jest dobrze zbudowany, słuchajcie. Niektórzy tam, nie wiem, mówili, że wygląda jak Pedzio i tak dalej. No ludzie, jakby ten Pedzio wam wysprzedał sztukę, to sądzę, żebyście się obudzili dopiero jutro, co niektórzy. Moi drodzy, tak naprawdę uważam, że to wszystko czerpie z jednego, jak to się nazywa, z jednego źródła, czyli z tych dwóch książek. Jak już wspomniałem, to wszystko się nawzajem uzupełnia. Możemy nawet sprawdzić sobie to i obejrzeć ten film z Michałem Żebrowskim. Także no, uważam, że jest to całkiem rzecz naprawdę fajna. Co do tego serialu najnowszego, no troszkę kostiumy moim zdaniem troszkę siadają, no bo jak popatrzycie na rycerzy Nilfgaardu, Nilfgaard to jest słuchajcie, ta formacja, która opanowała praktycznie całe miasto, proszę za moją córkę malutką. Nilfgaard, słuchajcie, to jest ta formacja, która opanowała, można powiedzieć, cały świat praktycznie i wszystko chce podbić, teraz weszła w Cintrę.
No i oni wyglądają czasami jak Wikipedia albo za bardzo wymuskani ludzie. Wiecie co, uważam, że Henry Cavill zrobił świetną robotę, bo w tym gradzie się, słuchajcie, stał się tym galardem moim zdaniem, aczkolwiek uważam, że Michał Żebrowski lepiej tą rolę wykreował, ale do tego za chwilę dojdę. Henry Cavill, słuchajcie, widać, że dużą część czasu też poświęcił na czytanie książek, bo wiedział, jaki on jest Wiedźmin. Słuchajcie, wiedział, jaki jest Wiedźmin, dokładnie zachowuje się jak Wiedźmin, jest mrukliwy i te, słuchajcie, takie jego riposty, które są, to jest idealnie, już wymaluj, słuchajcie, Geralt. Natomiast walki to już zupełnie inny poziom, bo nie dokończę tego. Walki, słuchajcie, to jest zupełnie inny poziom z tego względu, że widać, że Henry Cavill trenował z tym mieczem, bo jest pewna akcja tutaj właśnie z Renfri, nie bez dzierżbą, nie będę wam tłumaczył, o co chodzi, sami zobaczycie. To jest pierwszy odcinek pierwszego sezonu, drugiego nie ma, jest pierwszy odcinek tego słuchajcie, sezonu, gdzie Wiedźmin tam wchodzi tego Blaviken, bo stamtąd zyskał przydomek rzeźnik z Blaviken i tłucze wszystkich. Ale kurwa, jak on to robi? Ludzie, ja siedziałem i patrzę, mówię, o, i szczęka z podłogi, słuchajcie, zebrana. Tak to świetnie wyglądało. Wiecie co? Oprócz Geralta, który moim zdaniem robi niesamowitą robotę, czyli Henry'ego Cavilla, mam duży problem z Yennefer. Z Yennefer i kurde, z Triss. Triss Merigold, słuchajcie. Kto to jest Triss Merigold, to są, można powiedzieć, konkurentki, jeśli chodzi o Geralta. O co chodzi, to sobie sami słuchajcie, obańcie, nie wiem, czy książkę poczytajcie, w grę pogracie, w Dziki Gon, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast aktorka do roli Yennefer, o właśnie, jeśli jeszcze właśnie tutaj o tym wspomnę, to Yennefer po prostu w wersji Michała Żebrowskiego ona jest, a tutaj macie, można pokazane po jej origin story, że tak się wyrażę, no i to chyba jakąś tam robotę robi, bo pokazane jest mniej więcej, jak ona się tą, słuchajcie, stała potężną czarodziejką i tak dalej. Natomiast uważam, że jeśli chodzi o twarz, jeśli chodzi o ogólne rzeczy takie związane z Yennefer, absolutnie to nie jest Yennefer, to jest wybór nietrafiony moim zdaniem, jeśli chodzi o wybór tej aktorki. Tak samo jak Triss Merigold. Triss Merigold, poza tym, że jest ruda, no absolutnie nie ma nic wspólnego z tą Triss, którą znamy z książki lub, słuchajcie, z, powiedzcie mi, z gier. Ciri ogólnie fajnie była zagrana, było jej też dość sporawo. Uważam, że to wszystko, właśnie ta cała, jak się nazywa, ta cała Yennefer i Ciri oraz Geralt mieli, słuchajcie, praktycznie po tyle samo do powiedzenia na tym, może ci Ciri ciut mniej, ale mieli, można powiedzieć, bardzo podobne, zbliżone czasy na ekranie, z tego względu, że autorzy chcieli, słuchajcie, moim zdaniem, jakiś tam klimat z tego zrobić. No i tyle. Jak już wspomniałem, denerwowała mnie też, słuchajcie, poprawność polityczna, bo tak to nazwę, poprawność polityczna, z tego względu, że to jest, kurwa, średniowieczna Europa. Teoretycznie to wskazuje się na terenach Polski, albo tam, mówię się, u nas, nie? Wschodniej Europy. I... kurwa! Skąd tam Murzyni? Pytam się. Skąd? Ja rozumiem, że w latach... tysiąc ileś tam było, były, słuchajcie, wyprawy krzyżowe, byli Saraceni, byli inne rzeczy, ale w Europie Wschodniej nie było takiego czegoś. Eastern Europe była, kurde, rzeczą i tu nie jest, że ja jestem jakimś rasistą czy coś, nie. Nie, tu chodzi o to, o sam fakt, jak do tego Stany podeszły, po prostu amerykański net, jak się do tego podszedł, jak to zrobili, bo musieli kogoś wcisnąć. Słuchajcie, są żółci, czyli Azjaci, przepraszam, są ciemnoskórzy, słuchajcie, aktorzy, no i co to jest? Wy widzieliście kiedykolwiek, kurwa, albo czytaliście, kurwa, w książce Wiedźmina? W tej książce. Widzieliście, kurwa, kiedykolwiek, czytaliście o tym, żeby tam był czarnoskóry bohater? Nie. Czy w grze występuje, słuchajcie, Murzyn? Nie. Dlaczego? No bo nie ma nam tego czego. To słuchajcie, były zamiast czasy, taki właśnie, nie wiem, ktoś, który się po prostu wyrażał, to mu z miejsca zostałby albo zaszaktowany, albo spalony, nie byłoby dyskusji, moi drodzy. Także ja to, słuchajcie, tak widzę. Nie jest to aż tak
rażące, ale może kurwa trochę drażnić, jeśli ktoś czytał albo grał w materiały źródłowe. Kurczę, nie uważam, żeby, nie wiem, takie narzekanie było ludzi sensowne, żeby słuchajcie, miał dostać, bo serial Netflixa jest całkiem niezły. Natomiast, co mnie wkurzyło troszkę, to to, że niektóre rzeczy są przekręcone, na przykład takie coś jak Kikimora, kiedy Geralt zjeżdża już, słuchajcie, z bitwy z potworem, z tym z bagiem, gdzie u nas tam była jakaś tam gumowa, czy tam coś, nie wiem, jakaś kukła. Tutaj wszystko, całe CGI wygląda świetnie i obłędnie i ten, nie wiem, słuchajcie, potwór z bagiem, tam był jakiś wąż, tam był jakiś wielki pająk. Nagle on, jak, nie wiem, Geralt go tam ubije, bo jest fajnie walka z nim i to naprawdę świetnie wygląda. Powtarzam jeszcze raz, walki oraz potwory są świetnie zrobione. To wygląda naprawdę świetnie i najgorsze jest to, że właśnie pomylili moim zdaniem te nazwy stworów, bo tam nazwali Kikimora, to po prostu nie była Kikimora, to było coś innego. Kikimora to był wampir, a skąd to wiem, bo grałem w Wiedźmin 3 Dziki Gon, czytałem książkę i w Wiedźminie 3 w dodatku Krew i Wino, tam właśnie mieliśmy problem z Detlafem oraz z wampirami i tam właśnie były te Kikimory. Dlatego to właśnie w ogóle zupełnie inaczej wyglądało i to nie był żaden pająk i to mnie trochę doirytowało. To, co mnie też martwiło, jeśli chodzi o Wiedźmina, moi drodzy, to, że gdzieś zaniknie nasz słowiański klimat. No i kurwa zanik. Nie ma. Jeśli ktokolwiek, czekajcie, tylko napiję się kawki. Jeśli ktokolwiek, moi drodzy, jeśli ktokolwiek z was myślał, że będzie słowiańsko, że będzie świetnie, że wszystko pięknie, ładnie, cacy, niestety tak nie ma, ale ja się nie dziwię, moi drodzy, ja się nie dziwię, Geralt nie jest nasz, raczej w cudzysłowie, nie, bo to powiedziałem Henry Cavill, czyli gość ze Stanów, większość aktorów jest też z innych krajów, więc no, nie dziwne jest to, że po prostu no, gdzieś ta słowiańskość siadła. Czasami gdzieś tam przebrzdękuje, słuchajcie, muzyka ta z Wiedźmina. Co mi się bardzo jeszcze podobało w Wiedźminie, to został wykorzystany w nim tekst z książki i z gry, słuchajcie, gdzie tam mówi, że mniejsze zło to jest dalej zło i jeśli ma wybierać, to woli nie brać w ogóle i bierze się do roboty, słuchajcie, tam z kiciacha. Także no to jest coś fajnego. W ogóle w internecie znajdzie się dużo, bardzo dużo rzeczy na temat teraz tego Wiedźmina. Moi drodzy, to wszystko się kończy, cały Wiedźmin się kończy na książkach i tak samo się kończy jak u Michała Żebrowskiego, że Ciri, że to wszystko. No i to będzie chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. Ciekawy jestem waszych opinii, czy oglądaliście w ogóle Wiedźmina. W ogóle Wiedźmin jest, jeśli ktoś nie ma w ogóle Netflixa, on jest zawsze, ja wam podlinkuję pod tym filmem, dam wam link z miejsca do Wiedźmina tego nowego i Wiedźmina tego starego. Chciałbym, żebyście sobie nawet, nie wiem, sami to obanili. Jeszcze jedno, zanim skończę. Kiedyś było tak, że ludzie szukali planów filmowych, nie było tych green screenów i to u Michała Żebrowskiego w tym właśnie serialu wygląda świetnie, bo nawet jak oni gdzieś wjeżdżają, to jest głucha cisza i, nie wiem, cykady, słuchajcie, dają sobie znać inne pierdoły, tutaj tego, słuchajcie, nie ma. Z miejsca właśnie jest czuć, że tam to było prawdziwe, a tutaj jednak niestety jest pełen tego green screen, no bo takie, słuchajcie, czasy. Dobra, jestem ciekaw, wracając do tego, co mówiłem, jestem ciekaw właśnie, jak wy ten serial odebraliście. Jestem ciekaw, jak wy do tego serialu podchodzicie, jakie macie opinie, czy widzieliście, czy nie widzieliście, a jeśli widzieliście, to jak wam się podobał i czy wyłapaliście jeszcze jakiekolwiek inne różnice, jeśli chodzi o te dwa seriale, nasz i netflixowski. Dajcie mi koniecznie zaś w komentarzach. Nie zapomnijcie rzucić mi, nie zapomnijcie wcisnąć napisu subskrybuj, jeśli chcecie więcej takich, słuchajcie, materiałów, przepraszam, oraz uderzyć w dzwonek, słuchajcie, by dostawać wszystkie powiadomienia o nadchodzących materiałach na moim kanale. Dobra, trzymajcie się, do następnego strzała.